W kinach jest już film Pokusa. To będzie na pewno dość taka głośna produkcja, tego jestem pewien. Film na podstawie książki Pink Book, pamiętam, że to był Edyty Folwarski. I niektórzy mogą powiedzieć, a taki trochę harlekin, ktoś jeszcze, a może taka trochę powieść nawet erotyczna miejscami. Czy ty od początku czułaś, że to jest film dla ciebie? Nie, w ogóle nie czułam, że to jest film dla mnie i to też mówię we wszystkich wywiadach, bo uważam, że to jest dosyć zabawna anegdota. Dostałam jakby brief z castingu i sobie pomyślałam, dobra, pójdę, będzie śmiesznie, bo ja po prostu nie sądziłam, że ja ze względu na moją aparycję, szorstkość nawet głosu, będę w ogóle jakkolwiek brana pod uwagę. Ale uznałam, kurczę, pójdę. Chociażby dlatego, że wiem, że nie ma szans, że to dostanę i będę się w końcu mogła bawić i nie napinać. I chyba właśnie przez to, że się nie napinałam i dałam sobie po prostu luz totalny na tych castingach, no to ja byłam bardzo zdziwiona, jak się okazało, że Marysia skłania się w moją stronę. No ale super, fajnie, wyzwanie, nie? Ekstra. Wiele osób na pewno też by sobie pomyślało, że w takich filmach to najtrudniejsze będą te sceny intymności. Dużo się teraz mówi, że na planach powinni pracować też koordynatorzy intymności. Ja jestem adwokatem tego, absolutnie powinni. Mieliście taką osobę? Tak, była taka osoba. Jak ci się w takim razie pracowało? Co to zmienia, że taka osoba jest na planie? No to po prostu daje poczucie bezpieczeństwa i to nie jest absolutnie policja do spraw moralności, jakie jest, mam wrażenie, błędne przekonanie i osoba, która mówi, tu możesz dotknąć, a tu nie możesz dotknąć, tylko to jest osoba, która po prostu daje pewne poczucie bezpieczeństwa i która pomaga przekraczać te granice w bezpieczny emocjonalnie i po prostu psychicznie sposób. Ona pełni trochę funkcję seksuologa, a trochę funkcję psychologa, terapeuty, ale też takiej osoby, która po prostu ma gumę do rzucia, nie? I pilnuje też w ogóle higieny tego wszystkiego, też tej takiej po prostu higieny pracy, i która sprawia, że na planie jest jak najmniej osób, że to wszystko się odbywa po wcześniejszych próbach i jest gdzieś tam, no, skoordynowane, to nie bez powodu tak się też nazywa ten zawód. Tak. I też uczy, jak robić takie rzeczy technicznie i że one wcale nie muszą płynąć z emocji, które potem się mogą gdzieś tam odbić, tylko że mogą być zrobione po prostu na oddechu, na rozliczeniu, że to jest choreografia taka sama jak taneczna. I to jest po prostu o wiele bezpieczniejsze podejście do tego zawodu i jeżeli mam być adwokatem w sprawie czegokolwiek, to właśnie tego. Ale nie jest to jeszcze takie normalne, że na każdym planie występuje koordynator intymności. Czy ty sobie wyobrażasz w kolejnych produkcjach na przykład zagrać bez niego, czy jednak jeśli miałabyś sobie pozwolić na jakiś warunek, to byłoby dla ciebie ważne? To by było dla mnie ważne, myślę, bo to po prostu jest chyba jakiś kolejny krok w uświadamianiu ludzi, że na przykład w Stanach to jest standard. Nie ma planu bez koordynatora intymnego. Nawet rozmawiałam ostatnio z znajomą, która wróciła, która studiowała na NYU, tak samo jak ja, reżyserię, i ona powiedziała, że u nich nawet przy etiudach studenckich to jest po prostu standard, że tak jest. Że to jest ciało i to jest ważne i o to trzeba dbać. Zwłaszcza w branży, w której rzeczywiście te emocje gdzieś tam potrafią nas ponieść i to absolutnie nie zawsze się dzieje w złej wierze i czasami to, co myślimy w danym momencie, że po prostu nie czyni nam szkody, później może się gdzieś tam odbić jakimś echem, którego my się kompletnie nie spodziewamy. I taka osoba po prostu pomaga sobie gdzieś tam to wszystko poukładać w głowie i uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne. Recenzje na temat filmu Pokusa będą cię w ogóle interesować? Nie wiem, zależy, czy będą dobre. Wspaniale. Dzięki bardzo. Dziękuję dobrego bardzo. Dnia.